Ale zimno, dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa. Feralny co? Feralny major, biały kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Cześć wszystkim, witam w Prosto z kadru, kącik komiksowy w Radio Afera, przed mikrofonem Filip Bąk, za konsoletą Szymon Dopierała. No dzisiaj rozpocznę najpierw od takich newsów, informacji, a potem przejdę do, ten jak to się nazywa, przeglądu komiksów, o. Ponieważ jak to zwykle mówię co tydzień, kiedy wam prezentuję komiksy, to podkreślam, że chciałbym, żebyście w chwili wolnej sięgnęli i po to medium. Oczywiście nie zostawiali, nie rzucali w kąt swoich gier planszowych, gier wideo, książek, filmów ulubionych czy seriali, ale żebyście znaleźli też jakiś czas, odrobinę czasu na to, żeby wziąć do ręki jakąś historyjkę obrazkową. I dzisiaj będzie przekrój przez różne różności, żeby trafić w wasze osobliwe gusta. Na początku parę informacji, bo się zaczyna sezon na różne imprezy komiksowe, fantastyczne. Najszybszy będzie od 24 do 26 kwietnia w Poznaniu, to będzie Pyrkon. I w trakcie Pyrkonu tradycyjnie jest również kącik komiksowy, sala komiksowa. Jest zaproszonych parę ciekawych osób, są to twórcy komiksowi, są to również różni recenzenci, także zapraszam was gorąco, wszystkich słuchaczy z Poznania, żeby znaleźć odrobinę czasu za 2 tygodnie. Potem, również w Poznaniu, ale to już 9 maja, będzie Dzień Darmowego Komiksu, na który, no jeszcze to nie jest potwierdzone, ale przygotowałem pewien drobiażdżek, nie jest potwierdzone, czy ten drobiażdżek będzie większy, czy to będzie tylko taki symboliczny, ale tutaj już chciałbym wszystkich właśnie zachęcić do tego, żeby wpaść, ponieważ również sam narysowałem pewną pracę i bo tutaj cieszę się z tego powodu, że mogę was również tym samym zachęcić do tego, żeby wziąć do ręki jakieś moje dzieło. Również dla słuchaczy z Lublina będą lubelskie spotkania z komiksem za miesiąc, ale to też oczywiście wszystkie informacje to będę w trakcie podawał, także na razie tylko tak wstępnie informuję, że plus minus w tym czasie będą tego typu imprezy. W dodatku jeszcze, jeśli chodzi o Prosto z kadru, to ja przypominam, że tydzień temu rozpocząłem konkurs. Dzisiaj chciałbym wam wyłonić zwycięzcę, ale to zrobić w trochę późniejszej części audycji, tak żeby ci słuchacze, którzy dopiero teraz odkryli tą tajemnicę, że wow, jest konkurs i fajnie byłoby wziąć w nim udział, to mieli jeszcze jakieś szanse. Do wygrania jest komiks koreański Święta Teresa z Avila, wydany przez wydawnictwo Księgarnia Paulistki. Także dosyć intrygująca lektura. A zadanie jest bardzo proste. Na Facebooku na Prosto z kadru jest okładka tegoż komiksu i pod spodem chciałbym, żebyście linkowali jakieś dowcipy, rysunki satyryczne, zdjęcia, komiksy, filmiki, tudzież nagrania audio związane tematycznie z humorystycznie z hodowlanymi zwierzętami domowymi, ale z ssakami. W sensie, żeby pominąć kurki, kaczki i tego typu właśnie zwierzątka. Jeszcze w sumie jeszcze jakieś informacje? No nie, jeszcze tutaj korzystając z okazji, że ja tutaj prowadzę audycję, to taka też autoreklama, ponieważ na Facebooku również rozpocząłem swój taki mały eksperyment, taki fanpage Granice Internetu, gdzie wrzucam swoje komiksiki minimalistyczne, nie daję tam oczywiście z siebie 100%, jeśli chodzi o szatę graficzną, ale na pewno daję z siebie jak najwięcej, jeśli chodzi o humor. Także jeśli macie ochotę na jakieś takie dosyć wulgarne, nieprzyzwoite dowcipy, humor, który idzie wręcz po bandzie, to zapraszam was do Granic Internetu. Okej, jeszcze co najważniejsze, przypominam, przez najbliższe 40-50 minut szukajcie Prosto z kadru na Facebooku, żeby wziąć udział w konkursie Święta Teresa z Avila.
Tak, i tyle informacji na teraz. Szymon puści wam pierwszy kawałek. Rozsiądźcie się wygodnie, a przygotuję pierwszy komiks. Do usłyszenia za chwileczkę. Na początek audycji rozpoczniemy przegląd komiksów od mangi z wydawnictwa Hanami. Samotny smakosz. To jest no ostatnio, na jakiś czas temu, nie ostatnio, bo to aż taka super nowość jednak nie jest. Premierę miał bodajże w październiku w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu Gier w Łodzi. Ale co odwleczę, to nie ucieczę. Dzisiaj wprost z kadru. Samotny smakosz. Duet twórców. Za scenariusz odpowiedzialny jest Masayuki Kusumi, a za szatę graficzną mistrz Jiro Taniguchi. Mistrz, ponieważ, o kurczę, no, wydawnictwo Hanami od jakiegoś czasu mocno inwestuje w tego twórcę, ponieważ koleś jest fenomenalny. Jak weźmiecie do ręki jakikolwiek jego komiks, przewertujecie, no to po prostu już będziecie doskonale wiedzieć, na czym polega kunszt tego artysty. Koleś jest niesamowity. Dobra, okej, rozpoczniemy od szaty graficznej. Zawsze mam taką kompozycję recenzji, że od scenariusza, potem od jakichś ciekawostek, przechodzę do szaty graficznej, do języka komiksowego i do podsumowania. No teraz rozpocznę od szaty graficznej, ponieważ jeśli coś jest od Jiro Taniguchiego, to wiadomo, że to będzie perełka dla oka, no to będzie coś po prostu wspaniałego. Ci z was, którzy zapoznali się z jego poprzednimi dziełami, na przykład Wędrowiec z tundry, Ikar, Księga Wiatru, Zo Zimą, Letnie Niebo, Ratownik, Odległa Dzielnica, Mój Rok, Wiosna, czy Wzięli do Ręki Podniebnego Orła, no to myślę, że doskonale wiedzą, z czym będzie się jadł Samotny smakosz, i tym bardziej będą planować w jakiejś tam kolejności lekturę tego komiksu. Jiro Taniguchi, jego największy plus to jest pracowitość. Jak weźmiecie do ręki, to każdy jego kadr cechuje tym, że tam jest mnóstwo szczegółów. To jest wręcz takie demotywujące, zwłaszcza jak jest się jakimś rysownikiem, ponieważ komiks, przypominam, to jest żmudna robota, no rzemieślnicza praca, cały czas trzeba rysować te same twarze. Jeśli to jest jakaś, nie wiem, nowela, gdzie nie ma jakiejś wielkiej akcji, nie ma tej przyjemności z rysowania tych mięśni czy pięknych kobiet, tylko człowieka, który je różne potrawy, no to tym bardziej to jest praca monotonna i tym bardziej szokuje fakt, że każdy kadr tutaj jest dopracowany w 100%. Miliony szczegółów, różne tekstury, rastry. To jest tak, że nawet jak jest trzeci czy czwarty plan, to i tak on jest niesamowicie dopracowany. Tak sobie teraz wertuję. No proszę, chociażby strona 108, 109, tu się przechadza parkiem i mamy drzewa, wszystkie te listki rozrysowane, a gdzieś tam, jak jest ten trzeci już plan za tymi drzewami, to również są drzewa nakreślone, ale samym rastrem. Architektura. Wszystko zrobione elegancko, dokładnie, wspaniale. Mamy wszystkie okienka. Koleś no, nie ucieka w jakieś skróty graficzne, nie boi się tego, to jest po prostu coś pięknego. Bierzecie do pracy, bierzecie do ręki pracę Jiro Taniguchiego, to widzicie, to macie do czynienia autentycznie z dupogodzinami, z potem, z talentem, z wielką pracą, z cierpliwością. Dlatego tym bardziej no, lektura cieszy oko. Ale jak będzie scenariuszem? Czy Masayuki Kusumi podoła? Czy nadrzędną będzie szata graficzna? Czy też scenariusz? Otóż Samotny smakosz to są takie losowe przygody pana, który zwie się... Już go szukam... No w sumie to nie jest istotne, jak on się nazywa, Inogashira Goro. Ze skrawków informacji dowiadujemy się tyle, że on importuje pewne dobra. I jakby interesy zmuszają go do tego, że on jeździ po Japonii. I zawsze, kiedy rozpoczyna się każdy rozdział, to historia rozpoczyna się od tego, że on właśnie skończył jakąś rozmowę, jest pora lunchu, jest głodny i szuka jakiegoś lokalu. Ale tutaj jest bardzo wybredny. Myślę, że wielu z was, kiedy jest głodna, to idzie do pierwszej lepszej restauracji, jakiegoś fast fooda albo do spożywczaka, żeby kupić cokolwiek i się zapchać i nie myśleć o tym, że kiszki marsza grają. On jest wybredny. On sobie chodzi, on szuka jakiegoś lokalu,
który by mu odpowiadał. No i zaczyna, patrzy na menu i zaczyna sobie wybierać i sobie tutaj zamawiam. No, brzmi dosyć monotonnie, byście rzekli, aczkolwiek właśnie na tych posiłkach skupia się cały komiks. Właśnie chodzi o to, że Masayuki Kusumi egzaltuje wręcz każdy kęs. To jest tak, że na początku każdego rozdziału przede wszystkim mamy takie ciekawostki, jak na przykład w którym roku powstały w tych restauracjach sushi te taśmociągi charakterystyczne, albo kiedy w Japonii wprowadzono takie opakowania na wynos, jaki wpływ na kuchnię japońską miała kuchnia koreańska, chińska, a oprócz tego mamy słowniczek. Takie pierwsze lepsze przykłady. Gyudon to jest duża miska ryżu, na której ułożone są kawałki smażonej i przyprawionej słodko-wołowiny. Anago to sushi z węgorzem morskim. Sazae to sushi ze ślimakiem turbo cornutus. Uni to jest sushi z jeżowcem. Już się robimy głodni, prawda? To może jakiś inny słowniczek przed innym rozdziałem. Dim sum to lekkie chińskie danie sprzedawane od wczesnych godzin porannych. No akurat to nie był dobry przykład. Gdzie to są jakieś słowniczki? Nie, bo tu są rozwinięte też terminy. W każdym razie, o co mi chodzi? Każdy słowniczek przed każdym rozdziałem, tych rozdziałów jest 19, wprowadza nas do tego mniej więcej, co będzie spożywał nasz bohater. Chodzi to o to, że tutaj tłumaczenie jest zachowało swoje oryginalne nazwy i żeby polski czytelnik wiedział, co też on zamówił, co to jest na tej misce, to sobie znalazł po prostu odpowiednik w tym słowniczku i mógł sobie przetłumaczyć. No i tutaj jest cała właśnie przygoda z tym posiłkiem, ponieważ na przykład kojarzycie, jest taka moda, że ludzie sobie robią zdjęcia swoich obiadów i wrzucają na Instagram, na Facebooka, czy tam na swojego bloga. Tutaj jak zaczyna nasz bohater swój właśnie posiłek, lunch, śniadanie czy deser, to mamy właśnie szczegółowy rysunek, co też na tym talerzu mam. Wszystkie tutaj takie jakby odnośniki, co to dokładnie jest, na przykład japchae. I tutaj on ma, głównym składnikiem jest makaron sojowy z bakłażanem, shirataki było grube, ale bardziej elastyczne i przeźroczyste niż się spodziewałem. Czuć było sos sojowy o słodko-słonym smaku, doprawione porządnie, tak, że ostrość wychodziła później. Haru same, por, marchewka, shiitake, kiełki, a wszystko smażone tear fry z żeberkami wołowymi. Powąchałem, pomyślałem, sukiyaki. Nie miałem wrażenia, że to coś koreańskiego. Jest tego więcej niż się spodziewałem. Świetnie pasuje do białego ryżu. Sangfu pewnie nadaje się do zawijania. To jest właśnie taki typowy opis takiej potrawy, którą zamówił. I on wtedy spożywa. Mnóstwo opisów. On jest bardzo krytyczny, żeby nie było, że wszystko mu smakuje. Tak właśnie sprawdza, czy to jest dobre, czy te smaki pasują do siebie. I myślę, że każdy z was, który jest smakoszem, no to w tym momencie znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej ten komiks cieszy, ponieważ jest to kuchnia japońska najczęściej, nam egzotyczna. Także tym bardziej po lekturze tego komiksu, no po prostu kiszki marsza grają, mamy ochotę coś przekąsić. Ale żeby nie było, że nie sam aromat, nie sam wygląd, nie sam smak, to przyjemność z dnia. Nasz główny bohater zwraca uwagę również na charakter lokalu. I tutaj każda wędrówka, każda restauracja ma swój własny, osobliwy klimat. Czasem to są, na przykład to jest taka jakby stołówka dla okolicznych pracowników, domowa kuchnia i wszyscy tam siebie nawzajem znają. Innym razem jest to jakaś restauracja, która przyciąga kobiety w średnim wieku i to miejsce charakteryzuje się, że wszyscy się przekrzykują nawzajem. Innym razem to jest jakaś restauracja na dachu, gdzie przychodzą całe rodziny. Ale to nie wszystko. Czasem rozdziały
wychodzą poza ramy interesów naszego bohatera, którym jest Inogashira Goro, ponieważ na przykład on jest na stadionie, nagle chce coś przekąsić, albo jest środek nocy, więc idzie do marketu. Tutaj mamy przygodę i możemy zaobserwować, co też Japończycy mogą sobie właśnie w takim spożywczaku kupić. A najlepszy dla wszystkich będzie ostatni rozdział, kiedy to Inogashira trafia do szpitala. Jak my wiemy, z polskich realiów to jedzenie w szpitalu zazwyczaj nie jest najsmaczniejsze. No i to samo przytrafia się naszemu bohaterowi, który po prostu na posiłki narzeka. Także lektura no po prostu inspirująca do tego, żeby samemu zrobić taką własną przygodę, jeśli chodzi o poszukiwania różnych miejsc, różnych smaków. Ci z was, którzy mieszkają w wielkich miastach, to mają tutaj dużo możliwości, ponieważ jak wiadomo, każde wielkie miasto to jest mnóstwo małych miejsc, różnych interesów. Każda taka restauracja, takie miejsce, taka jadłodalnia chce się charakteryzować tym, żeby mieć po sobie dobre wrażenie, żeby ludzie tam chcieli przychodzić, więc można samemu rozpocząć taką przygodę. Nie trzeba od razu wyjeżdżać do Azji, żeby sięgać po jakieś egzotyczne potrawy. Można to zrobić u nas w kraju. Tylko że, co zabawne, no niestety ten komiks również zachęca do przejadania się. A tutaj zaznaczam, że główny bohater, no z tych skrawków informacji dowiadujemy się również, że kiedyś za młodego przez wiele lat ćwiczył sztuki walki, więc jemu jakby ta otyłość póki co nie grozi. Tutaj przestrzegam, ponieważ no, jedzenie jest wielką przyjemnością. Myślę, że każdy z was to doskonale wie. I jak z każdą przyjemnością, no nie można po prostu przesadzić. Także Samotny smakosz z wydawnictwa Hanami. Tutaj przypominam, nie siadajcie do lektury z pustym żołądkiem. Teraz chciałbym przejść do klasyka europejskiego, przygody Tintena. Autorem jest Herge. No, to jest klasyk. Przede wszystkim parę informacji na początku. Herge. Kim jest Herge? To jest jeden z najważniejszych twórców europejskiego komiksu. Warto to nazwisko zapamiętać. Herge to jest jego pseudonim artystyczny. Właściwie on nazywał się George Prosper Remy. Urodził się 22 maja w 1907 roku w Brukseli. Zmarł 3 marca w 1983 roku również w Brukseli. On rozpoczął swoją przygodę z Tintenem 10 stycznia w 1929 roku w czasopiśmie La Petite Wing Team. Mam nadzieję, że to poprawnie przeczytałem. No i Tintin zyskał gigantyczną popularność. Przetłumaczono na 90 języków. Wydrukowano ponad 200 milionów egzemplarzy na całym świecie. W Polsce za dystrybucję i za wydawanie tego reportera belgijskiego, w sensie Tintina, odpowiedzialne jest wydawnictwo Egmont. Przygody Tintina to jest komiks, który można polecić wszystkim. Chodzi mi o to, że jak Kaczor Donald, są to komiksy również kierowane dla młodszego odbiorcy. Ja wiem, że Kaczora Donalda często wykorzystywałem jako ten przykład komiksu infantylnego, jako ten stereotypowy komiks, który kierowany jest tylko i wyłącznie do dzieci i tak dalej. Aczkolwiek, jak każdy z was wyjadaczy komiksów wie, również i Kaczor Donald ma swoje fenomenalne historie. Są oczywiście takie proste historyjki i coś, ale są również na przykład o tym, jak Sknerus zdobywał tą swoją wielką fortunę i miał wiele przygód na całym świecie. Tak samo przygody Tintina również będą cieszyć każdego czytelnika właśnie mnogością tych różnych przygód i obfitą akcją. Ja na przykład w tym tygodniu miałem wielką potrzebę, żeby sobie taki przyjemny, rozrywkowy komiks wziąć do ręki. Padło właśnie na Tintina i na album Krab o złotych szczypcach. Także w tym wypadku mam przyjemność, żeby wam właśnie zaprezentować, co to jest za historia.
Zanim jednak przejdziemy do tego albumu, to jeszcze parę słów na temat samego Tentena. Tenten to jest taki młody chłopak, doczekał się również adaptacji filmowej. Jego wiernym towarzyszem jest piesek Miluś, w oryginale on się nazywa Milu. A w tomie właśnie Kra po złotych szczypcach, to jest tom 9, również poznajemy jego przyszłego wiernego przyjaciela, czyli kapitana Baryłkę. Kapitan Baryłka charakteryzuje się tym, że on ma niesamowite przekleństwa. Jest tak, że oczywiście to jest komiks dla najmłodszych, więc nie będą żadne tam słowa na K, H i tak dalej. Ale żeby nie być tutaj gołosłownym, zaraz wam znajdę jakiś fragment, kiedy on tak właśnie przeklina i ubliża w tym wypadku Arabom, którzy zbili mu butelkę. O jest. Kanalie, ciemięgi, oberwańce, troglodyci, osły dardanelskie, dzikusy, astecy, ropuchy, domokrążcy, obrazoburcy, nicponie, ektoplazmy, marynarze słodkich wód, janczarskie syny, kanibale, stonki ziemniaczane, cykory, makaki, pasożyty, gofrownice. No, bardzo bogaty zasób różnych epitetów. Kapitan Baryłka jest również taką kontrowersyjną postacią. Przypominam, że to jest komiks, który ukazywał się, jak tutaj mam informację, on dokładnie miał premierę w 1941 roku w Belgii. W Polsce wydanie pierwsze w 1994 roku. Chodzi mi o to, że kapitan Baryłka jest alkoholikiem i on często się upija i Herrze często daje mu możliwość tego, żeby gdzieś tam jakiś tam trunek wyskokowy znalazł. I myślę, że w dzisiejszych czasach no trochę mamy już inne podejście, bo wiadomo, cenzura, nie można nakłaniać publicznie w ten czy inny sposób do różnych środków, zwłaszcza tych, które są dopiero dostępne za okazaniem dowodu osobistego i pełnoletności. Także tutaj to może się wydawać trochę zaskakujące, że komiks dla dzieci również porusza tematykę alkoholizmu. On oczywiście, broń Boże, nie propaguje, Herrze tutaj nie mówi, że tak, róbcie tak jak kapitan Baryłka. Wręcz przeciwnie, on tutaj jakby to, że kapitan Baryłka ma taką, a nie inną słabość, często powoduje pewne problemy, pokazuje, że jednak ta skłonność do trunków wyskokowych no często wychodzi na złe naszym bohaterom i często właśnie ta osoba pogrąża swojego przyjaciela, jakim jest Tentem. Także temat alkoholu dosyć interesujący. Teraz zwłaszcza dla nas przez pryzmat czasu, ponieważ no nie ukrywajmy, rzeczy sprzed 60 laty, no były przed 70 w zasadzie, ponad 70 laty, no były trochę inne niż w naszych czasach. Ale o czym jest ten Kra po złotych szczypcach, ponieważ tutaj leję wodę na temat ogólników? Otóż, jak to w zasadzie w każdym albumie, nasz reporter Tenten trafia na, przez przypadek, na pewną aferę. Tutaj w zasadzie już na pierwszej stronie jego piesek Miluś, który jest łapczywy, znajduje puszkę z mięsem z kraba w śmietniku i próbuje coś tam wyciągnąć, no ale pyszczek mu się zaklinował. W tym czasie, znaczy właśnie ten idzie, no gdzieś tam, w sumie to nie jest istotne gdzie, ale spotyka swoich znajomych z policji, dwóch inspektorów, tajniaka i jawniaka, które sprzedają mu pewną informację, że trafili na trop na fałszerzy. To jest jednak nieistotne, ponieważ kiedy przychodzi do ich biura, zwraca uwagę, że wśród dowodów, które znaleźli przy pewnym jegomościu, jest właśnie skrawek, który bardzo szybko ten powiązał z tą puszką, którą przez przypadek znalazł przed chwilą jego piesek. Puszka zniknęła. No i tak rozpoczyna się wielka przygoda, ponieważ zaraz potem pojawia się tajemniczy azjatycki jegomość, którego porywają tuż spod domu naszego głównego bohatera. Co oczywiście powoduje, że on zaczyna być podejrzliwy, znajduje pewną poszlakę i tak natrafia na przemytników opium. Jak słyszycie, komiks ma wątki detektywistyczne. Ten jest reporterem, ale jest bardzo spostrzegawczy i często jego wścibski nosek, no bo nie nos, bo on ma bardzo mały nosek, powoduje, że on właśnie przez przypadek wchodzi w wir jakiejś wielkiej afery. No i nagle zostaje porwany, zostaje skrępowany, wywieziony
na środek oceanu, a źli ludzie czyhają na jego życie. Komiks przede wszystkim charakteryzuje się tym, że akcja leci wręcz na łeb na szyję. Jest tak, że Herge nie rozpieszcza swojego bohatera. Naprawdę tutaj niczym Indiana Jones. On ma przygodę na przygodzie, problem na problemie. Ledwie ujdzie z życiem z jednych opałów, to już wpada w kolejne tarapaty. I to jest bardzo fajne, bo w tym momencie komiks się nie dłuży w żaden sposób. Nie nuży się, po prostu cały czas serwuje nam atrakcyjną przygodę. Cały czas gdzieś ci bandyci mu tam uciekają, on ich goni, okazuje się, że silnik się zepsuł, więc są na środku oceanu. Akurat tutaj przesadzam, to jest jeden z przygód, że dryfują łodzią ratunkową po oceanie, nagle pojawia się samolot, który do nich strzela, kolejna sytuacja, która wydaje się beznadziejna, ale jednak naszemu bohaterowi udaje się wyjść całą i ucieka, ale znowu wpada w kolejne tarapaty. Także no, niesamowicie rozrywkowy komiks z wątkami kryminalnymi i praktycznie każdy z tych przygód, z tych albumów charakteryzuje się podobnym klimatem. Czasem to są wątki wręcz fantastyczne, najczęściej to są właśnie cały czas przeze mnie wspominane wątki kryminalne, a oprócz tego charakterystyczna szata graficzna. Mówi się o tym, że Herge jest ojcem takiego stylu jak Ligne-Claire. Pisze się Ligne-Claire. Dla tych, którzy chcieliby właśnie bardziej w ten sposób, żeby zaprezentować im tą nazwę. Ten typ rysowania na pewno kojarzy się z pracami z secesyjnymi albo z na przykład Alojzy Muchy. Charakteryzuje się tym, że Alojzego Muchy charakteryzuje się tym, że mamy wyraźny kontur. Teraz to jest na porządku dziennym, że komiksy, zwłaszcza kartunowe, mają właśnie ten czarny, wyraźny kontur i jednolite wypełnienia. I tutaj Herge ma właśnie bardzo jednolite, że on świadomie rezygnuje z jakiegokolwiek światłocienia. Kiedy jest na przykład bluza kapitana Baryłki, to ona jest jednolicie niebieska. Tło jest jednolicie beżowe albo szare. Nie ma żadnego światłocienia. I no właśnie Herge był jakby pierwszym, tak się przyjęło, twórcą, który w ten sposób rysował swoje historie. No i doczekał się oczywiście wielu naśladowców. Teraz ten styl jest na porządku dziennym i co więcej, mamy różne wariacje na temat wariacji tego stylu, ale warto pamiętać, że to właśnie Herge uznawany jest za tym ojcem, że on wypromował tą technikę. No i w tej konwencji mamy utrzymane wszystkie tęteny. Także jeśli macie ochotę, jeśli macie przede wszystkim młodsze rodzeństwo, kuzynostwo, nie wiem, córkę, brata chrzestnego albo sąsiadów, jest jakaś okazja, żeby zrobić prezent, to warto między innymi wziąć pod uwagę przygody Tentena, tym bardziej, że jak ten mały brzdąc nie będzie patrzył, to można mu świsnąć ten komiks do ręki i samemu przeczytać i oddać się przyjemności lekturze. Także polecam z wydawnictwa Egmont. Na zakończenie komiks polski i pomimo, że on ma numer ISBN, to ja bym go zaklasyfikował do komiksu z nurtu undergroundowego. Komiksy undergroundowe kojarzą mi się z taką swobodą twórczości, ponieważ człowiek, kto tworzy komiksy podziemne, nie musi się przejmować cenzurą, ponieważ nie ma wydawcy, który by płacił jakieś kary za brak tej cenzury. Nie musi się przejmować sprzedażą, ponieważ on to robi dla siebie, to jest underground, więc jakby finanse tutaj nie wchodzą jakieś wielkie dolary w grę. Także swoboda twórczości, niczym nieograniczona spuścizna tworzenia komiksów. Coś wspaniałego. Ja teraz przyniosłem dzisiaj do radia komiks Pech Początek. Pech przez samo H. Autorem jest Koalar, który zrobił po prostu wszystko. Rysunki, szatę graficzne sam sobie wydał i tak dalej. Pech to jest parodia komiksu superbohaterskiego. Skład drużyny Pech. Chodzi 4 bohaterów. Jest to psycholożka, która
karmiąc świnie jakąś paszą, wpadła do tej paszy, po czym zaczęła zmieniać się w maciorę i dostała tym samym zdolności wpływania swoją wolą na innych. Jest to łupieżca Miłosław, który został zgnębiony przez swoich znajomych, trafił na ulicę, zapuścił łupież, który zmienia się w taką lepką maź. Oprócz tego ma jeszcze charakterystyczny, toksyczny smród. Potem jest upiór, czyli koleś, który prał swoją bieliznę w tanim proszku do prania i przez przypadek wpadł do tej wanny z tym proszkiem i dostał zdolność do miotania z ust banikami, które mogą przebić nawet ścianę. Oraz wierzyciel, który to w czasie mszy świętej dostał objawienia, ale został równocześnie zbutowany przez w zasadzie wszystkich i tym samym dostał pewnego rozdwojenia jaźni. I ta grupa jakby przez przypadek łączy swoje siły, znaczy każdy z osobna, ponieważ mają wspólny cel, wspólnego przeciwnika, którym to jest Móżdżek. A Móżdżek też jest geneza. To jest pewien naukowiec, który pracował dla super tajnej organizacji Tarcza i który to wynalazł super serum Y i zaaplikował sobie to serum wraz z elektrowstrząsami i tym samym wyhodował sobie wielki mózg i stał się niesamowicie mądry, inteligentny. I on wymyślił straszliwy, złowieszczy plan. Akcja dzieje się w ogóle w Łodzi, żeby było zabawniej. I mówi, a to jej zacytuję, żeby tam nie za bardzo nie zakręcić się w streszczanie. Drodzy telewidzowie i radiosłuchacze, o, to do was. Przerywam wasze programy, żeby wysłać polskiemu rządowi ultimatum. W przeciągu 3 godzin na dachu TVP Łódź ma się pojawić śmigowiec z 5 milionami złotych. W przeciwnym wypadku zniszczę zdobyte przeze mnie wszystkie kopie wyemitowanych i przyszłych odcinków seriali. Clown. Na wtórnej M jak Miałkość oraz Pleban i ja. Zapamiętajcie mnie, bo już wkrótce będę rządził całym światem. Moje imię to Móżdżek. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tak, tyle razy się zaśmiał. Jak wygląda komiks? Historia na początku składa się z originów, czyli śledzimy każdego bohatera po kolei i w jakich okolicznościach oni uzyskali swoje zdolności. Żeby było ciekawiej, w swoich historiach ci bohaterowie jakby przeplatają się, ich wątki. Gdzieś tam w tle, na przykład w trakcie historii, kiedy poznajmy psycholożkę, to gdzieś tam w tle na ulicy siedzi łupieżca, znaczy przyszły łupieżca. Mamy też drugoplanowych bohaterów, jak na przykład dwóch dresów, którzy również przewijają się w historiach poszczególnych bohaterów. No i tym samym tak w połowie tego albumu rozpoczyna się cała akcja. Humor Koalara polega na grach słownych. Tak jak usłyszeliście chociażby te nazwy, parodie tych polskich seriali. I na tym polega właśnie cały jego dowcip. I tutaj muszę przyznać, że te gry słowne są bardzo zgrabne, bardzo fajne. Mnie osobiście przypadły do gustu, komiks jest śmieszny, jest naprawdę zabawny. I owszem, są tutaj, jak usłyszeliście, na przykład psycholożka, która wpada do świńskiej karmi, zaczęła zmieniać się w maciorę. Mamy tutaj wyśmiewanie się z różnych dewiacji seksualnych, z policji, z wiernych, z w ogóle ze społeczeństwa polskiego. Tutaj akcja dzieje się w Łodzi, kolor kreuje taką polską rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Także z jednej strony ten undergroundowy komiks może niektórych z was odstraszać, natomiast będzie w sam raz dla ludzi, którzy szukają właśnie takiego szczególnego, osobliwego poczucia humoru. Jeśli na przykład lubicie twórczość wydawnictwa Bazgrole, jeśli śmieszy was Ojciec René albo komiksy Termosa, no to jak najbardziej komiks Pech Początek również przypadnie wam do gustu. To jest ten klimat, ten humor. Jeśli chodzi zaś o szatę graficzną, no to to jest jakby najsłabszy punkt tego komiksu, nie ukrywajmy. Wcześniej mówiłem o tętenie i o tym charakterystycznym stylu Lincolnclair i tutaj mamy chociażby przykład.
Kalar stosuje właśnie taki charakterystyczny czarny kontur, jednolite wypełnienia. Ta karykaturalność nie jest najbardziej, nie jest tą karykaturalnością atrakcyjną dla oka. Ta karykaturalność w sensie taki polski odpowiednik cartoon. Bo jest taka na przykład estetyczna karykaturalność jak Asterix, jak Kajko i Kokosz. I taka mniej estetyczna, bardziej chaotyczna, mniej zgrabna, jak na przykład Beavis and Butthead. Kojarzycie na pewno ten serial z pewnej młodzieżowej telewizji. Także tutaj szacie graficznej stylowi Kalara bliżej do Beavisa Buttheada niż do Asterixa, niż do Tintena. Ale nie można odmówić Kalarowi drobiazgowości. Tutaj warto zwrócić uwagę, że naprawdę tutaj on się stara, zwłaszcza to widać po tłach, gdzie mamy wszystkie starannie narysowane płyty chodnika, gdzie architektura jest w miarę fajnie odwzorowana. Najlepszym przykładem jest tło w siedzibie Tarcza, ponieważ z tyłu mamy monitoring i on do tego stopnia dba o szczegółowość teł, że na tym monitoringu również zmienia się ta animacja obserwowanej ulicy, obserwowanego jakiegoś tam skwerka. Także pomimo tego, że szata graficzna no nie będzie jakoś specjalnie uderzać w gusta większości czytelników, to nie można odmówić autorowi staranności, drobiazgowości, no i tego, że podchodził do robienia tego komiksu na poważnie. Minusem jest też brak dostępności. No to jest komiks undergroundowy, jak wspomniałem, no nie ma swojego takiego oficjalnego wydawcy, który dba o dystrybucję, dba o to, żeby zawsze był na półkach w każdej księgarni. Także ciężko będzie wam dostać, aczkolwiek ci z was, którzy mają dostęp do internetu, no to myślę, że dzięki pomocy wujka Google, to ze spokojem znajdą takiego twórcę jak Kalar oraz jego komiks Pech Początek, Pech przez Samocha. Także dla chcącego nic trudnego, jeśli lubicie komiks undergroundowy, tak, zachęcam, tak jak wspomniałem, to jest spuścizna twórczości komiksiarza, dlatego warto również, tak dla urozmaicenia po tych mainstreamowych mangach, czy amerykańskim superhero, wziąć czasem coś takiego osobliwego do ręki, jak na przykład Pech. Albo, no dobra, już tak idąc dalej tym tropem, to również wcześniej wspomniane komiksy z wydawnictwa Bazgrole. To jest też polski underground. Ojciec René, bardzo proszę, komiksy Termosa. Również komiksy Łukasza Kowalczyka. Elegancko. Także polski underground ma co do zaoferowania. Ja zapraszam do tego, żeby również tym tematem się zainteresować. Audycja prosto z kadru dobiega końca. Audycja prosto z kadru dobiega końca. Każdy może się pomylić. Ojejku, jejku, wielkie mi co. Słuchajcie, bo przypomniałem o konkursie, że do wygrania jest komiks, ale widzę, że pewna aktywność się stworzyła. I ja tutaj w międzyczasie, między wejściami nie za bardzo miałem czas, żeby się zapoznać ze wszystkim. Także, żeby być obiektywnym, to ja proponuję zrobić taki manewr, że przedłużę trochę czas trwania konkursu i dzisiaj wieczorem, jak wrócę ze spokojem do domu, ogarnę co i jak, to na Facebooku, na stronie prosto z kadru będą ogłoszone wyniki. Także macie jeszcze trochę czasu, z 2-3 godzinki, żeby znaleźć coś w internetach. Ja przypomnę zasady zabawy. Ponieważ wydawnictwo Paulistki wysłało mi komiks Święta Teresa z Avila i ja bym chciał komuś z was ten komiks sprezentować. Ale no wiadomo, że z jeden nie mogę go podrzeć na kawałki, jednym wysłać parę stron, drugim inny parę stron, bo to byłoby trochę głupie i chamskie. To jest konkurs i na stronie prosto z kadru zobaczycie okładkę właśnie komiksu Święta Teresa z Avila. I zasady są proste, ponieważ pod tą okładką chciałbym, żebyście opublikowali jakiś komentarz w formie dowcipu, zdjęcia, rysunku satyrycznego, komiksu, filmiku, tudzież nagrania audio,
które będzie o humorystycznym zabarwieniu na temat tych zwierząt, hodowlanych zwierząt domowych. Ale mam tu na myśli ssaki. Także nie zaczynajcie nigdy zdania od także, ani od a więc. Przypomniałem zasady gry. Komiks jest bardzo fajny. Święta Teresa z Avila nie jest to nudny komiks o jakimś hardkorowym świętym. Jest to w bardzo atrakcyjny sposób przedstawiona, w bardzo inspirujący sposób przedstawiona historia Świętej Teresy z Avila. Świetny prezent dla młodszych. Tydzień temu prezentowałem, więc ci z was, którzy słuchają na bieżąco, to doskonale wiedzą, jaka była opinia na temat tego komiksu. Uważam, że warto. Macie jeszcze 2-3 godzinki na to, żeby publikować swoje posty. Zapraszam do zabawy, ponieważ no, sprawa jest cały czas otwarta. Także jeszcze raz prosto z kadru na Facebooku. Zapraszam, żeby no w ogóle też polajkować. Ojku, no jeden lajk was nie zniszczy. Przypominam też, że archiwalne odcinki prosto z kadru publikuję na kanale na YouTubie. Także jeśli lubicie słuchać o komiksie albo nie jesteście pewni, czy jakiś komik, no czy szukacie jakichś komiksów, ale nie znacie się, to tam jest elegancko przedstawione są, można ładnie znaleźć recenzje na temat różnych pozycji, z różnych wydawnictw, w przejrzysty sposób to ogarnąłem, także zapraszam do tego, żeby tam również kliknąć subskrypcję, lajka czy tam inne pierdełki. Kończymy audycję. Jakie komiksy dzisiaj wam zaprezentowałem w kolejności? Były to na początku manga Samotny Smakosz z wydawnictwa Hanami. Później Przygody Tentena, album 9 zatytułowany Kra po złotych szczypcach z wydawnictwa Egmont, a na zakończenie undergroundowy komiks Koalara Pech Początek. Szymon Dopierała był odpowiedzialny za wszystkie brzdęki i dźwięki, ale to ja dobierałem muzykę. Ja, czyli Filip Bąk, który produkował się przez ostatnią godzinę do was, do mikrofonu. Życzę wam udanego weekendu. Zapraszam za tydzień o godzinie 15 przed radioodbiorniki, żeby włączyć oczywiście Radio Afera oraz tradycyjnie życzę wam udanej lektury. Trzymajcie się. Cześć. Bada boom, 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 bada bo